jak byłem młody, to czytałem wszystko, bo ja chodziłem do pewnej lwowskiej wypożyczalni i brałem książki tak jak stały na półkach. Mi się nie podobało to, że... Dla mnie komputer jest bardzo wygodny. W którymś momencie do tych... Nie umiem tego powiedzieć. Jestem pewna metafora. Pszenica, wuja Meira. To jest książka autobiograficzna, tam wszystko. Trochę cegły jako materii. W handlu niewolników. Jedyne, co by mnie upoważało. Tak jak wojaczek grał. Czytelnik dzisiejszy już nie jest czytelnik. To w rejsie, to... Czesław Miłosz powiedział, że gdyby miał wyrzucić z literatury polskiej wszystko, zostawić jednego, to powiedział, że zostawiłby dwóch, Kochanowskiego i Witkacego. Pan też tak uważa? Może zgodziłbym się ze zdaniem Miłosza, aczkolwiek może jeszcze niektórych bym zostawił. Na przykład Mickiewicza. Mimo wszystko. No ale życie poświęcił pan temu bohaterowi. Przyznam, że to jest to fascynująca postać. Wszyscy go uwielbiamy. Ale taką królewską ofiarę, jaką pan złożył, to nikt chyba w kraju nie złoży. Nie, no jeszcze pewnie paru. I ta ilość książek jemu poświęconych jest ogromna. I właściwie od ilu lat pan jest z Witkacem? Jesteście już partnerami, można prawie powiedzieć, jak też widać na okładce. No mogę powiedzieć, że ten romans bardzo burzliwy z Witkacem trwa ponad 40 lat. To jest w gruncie rzeczy całe moje życie dorosłe. Nie chciałbym się oczywiście tutaj odwoływać do takich znanych przykładów, bo to jestem może nieuprawniony do tego, ale znam kilku takich badaczy, którzy swoje życie poświęcili jednemu właściwie twórcy. Jest taka książka Stanisława Pigonia, zawsze o nim. A gdyby odwoływać się do bliższych nam czasów, i to mistrza witkacologii, Jana Błońskiego, który wydał książkę Witkacy na zawsze. Więc mógłbym właśnie skompilować te dwa tytuły i powiedzieć zawsze o nim, na zawsze. To oczywiście zrodziło się dosyć przypadkowo, ale szczęśliwie dla mnie, dzięki temu, że miałem okazję poznać rękopisy Witkacego znacznie wcześniej niż inni, dzięki temu, że tu w Ossolineum jest właściwie gro ocalonych przez Jadwigę jego tekstów. Większość dramatów, dwie powieści. Już na studiach mogłem je, dzięki protekcji pana Stanisława Pietraszki, przeczytać jako student drugiego roku. I wtedy oczywiście zrodziła się ta fascynacja, która w gruncie rzeczy nie przybrała jeszcze wtedy jakichś takich form, nazwijmy to, badawczych. Raczej to była fascynacja młodego człowieka, który przeczytał w swoim podręczniku do klasy 11 bardzo charakterystyczne zdanie o Witkacym, że to był produkt gnijącej epoki imperializmu. To oczywiście było dla młodego człowieka bardzo interesujące, na czym to polegało, ale nie mogłem przeczytać żadnych jego książek, bo one były niedostępne. Dopiero w 1957 roku ukazało się Nienasycenie. Pojechałem z tą książką na wakacje pod pierwszy rok polonistyki i przeżyłem szok. Było to zderzenie się zupełnie innym typem powieści niż ten, który dotychczas miałem w swoim jak gdyby doświadczeniu, a zwłaszcza doświadczeniu szkolnym. To było właściwie zderzenie się z takim rodzajem powieści, który ja nawet nie wyobrażałem sobie, że może powstać, ale że istnieje. To była jakaś taka swoista, młodzieńcza przygoda i z niej zrodziła się potem to zainteresowanie. Ale nie pisałem pracy magisterskiej o Witkacym, a nawet miałem problemy z napisaniem pracy. Nawet doktorat to już. Tak, ale pamiętam dobrze sytuację, kiedy zgłosiłem już temat u pana profesora Zakrzewskiego i ówczesny dziekan, pan Władysław Florian, poprosił mnie do siebie i powiedział, że on jest przeciwko temu, aby na szacownym wydziale filologicznym otworzyć przewód poświęcony Witkacemu. I starał się mnie od tego odwieść,
perswadując, że jest tylu znakomitych pisarzy, którzy nie mają swoich jeszcze monografii, właściwych opracowań. Wskazał przykład Konopnickiej, Rejmonta. No jednak mnie było bardzo daleko do tych pisarzy. Starałem się profesorowi Florianowi, który zresztą był wspaniałym człowiekiem i wiele mnie nauczył, powiedzieć, że mnie tak Konopnicka nie interesuje. No, dzięki interwencji profesora Zakrzewskiego, mojego promotora, ostatecznie ten przewóz został otwarty. Cóż mogę powiedzieć? Właściwie mogę powiedzieć tak, że należę do tak zwanego drugiego pokolenia Witkacoloków. Po tym wspaniałym pokoleniu, które zadebiutowało w 1949 roku, zresztą na zjeździe polonistów, a więc Błońskim, Puzynie, Kijowskim, oni tam wygłosili taki referat właśnie o prozie dwudziestolecia międzywojennego, awangardzie, i tam głównym bohaterem był Witkacy, Puzyna o tym Witkacy mówił. Było to drugie pokolenie, które właśnie debiutuje gdzieś w latach 60. I przed nami właściwie stanęło jedno podstawowe zadanie, które bardzo jasno i precyzyjnie sobie sformułowaliśmy, że aby Witkacego dobrze interpretować, właściwie analizować, najpierw trzeba go starannie wydać. I mogę powiedzieć, że poświęciliśmy temu sporo życia i satysfakcją, no, mogę w tej chwili stwierdzić, że zasadniczy korpus wszystkich tekstów literackich Witkacego, większość tekstów publicystycznych i większość tekstów filozoficznych jest dostępna czytelnikowi w opracowaniu krytycznym, tak jak na klasyka przystało. Co było najtrudniejsze w tych 40 latach romansu z Witkacym? Było wiele trudności. Powiedziałbym tak, że Witkacy to jest taki pisarz, jak to zresztą ładnie sformułował Błoński, który odmienia swoje znaczenia. W zależności od kontekstu artystycznego, społecznego, politycznego, zmienia się jak kameleon. Ja właściwie zajmowałem się przede wszystkim recepcją Witkacego i z wielką uwagą śledziłem na przykład jego dzieje sceniczne, potem jego recepcję światową i byłem zafascynowany tym, jak on się w naszych oczach zmienia. Jak zmieniają się znaczenia niektórych jego dziedzin, jak je odkrywamy na nowo. Druga trudność istotna to jest oczywiście to, że to jest pisarz, który właściwie, jak ktoś powiedział, chyba Jan Józef Lipski, trafił właściwie przypadkiem w naszą epokę, a żyć powinien w renesansie. Ponieważ no, łączy w sobie tak wiele rozmaitych dziedzin, jest bowiem nie tylko dramaturgiem, powieścipisarzem, krytykiem, historiozofem, ale także malarzem i wreszcie filozofem, a także i fotografem. W gruncie rzeczy te dziedziny jakoś ze sobą się łączą i trudno właściwie jak gdyby je od siebie oddzielić. A więc chcąc dobrze poznać Witkacego, trzeba niestety przedrzeć się przez jego główniak, tak zwane dzieło filozoficzne pod bardzo skomplikowanym tytułem Pojęcia i twierdzenia implikowane przez pojęcie istnienia. Nie można na bok odstawić na przykład twórczości malarskiej i też do tej twórczości trzeba w jakiejś mierze się ustosunkować. A więc to jest ten kłopot. To jest wyjątkowy twórca w naszej w ogóle literaturze, w naszej kulturze. No, trudno byłoby mi wskazać innego, który połączy w sobie tak wiele talentów i umiejętności. Ale dla badacza to jest ogromne wyzwanie. Tak, czytając tę książkę, dużo rzeczy wiedziałem, ale ciągle jeszcze nowe rzeczy można wykopać na temat Witkacego. Mówię, że strasznie dużo, żeście Państwo odkryli. Mówię o Was, witkocologach. I się zastanawiam, czego się nie da na pewno odkryć, Panie Januszu, bo podejrzewam, że gdzieś już jesteśmy u kresu możliwości nowych wykopalisk. Świadków na pewno z okresu rewolucji październikowej nie ma. Musieli wymrzeć. Pewnie inne tereny. Gdzie Pan ma poczucie, że już się zrobić nic więcej nie da? To znaczy, ja myślę tak, że jeśli chodzi o jego życie do roku 1918, a może właściwie dokładnie biorąc do rewolucji październikowej właśnie 1917, to co jest biografią Witkacego już jest właściwie dobrze rozpoznane. I można by w tej chwili chyba napisać porządną, taką klasyczną biografię. Biografię podkreślam. Jest... Tak sobie pomyślałem, bo tak kolejne książki widzę i chciałbym, żeby nie było Witkacy, światopogląd Witkacego, Witkacy wielokrotny, tylko chciałbym, żeby było Witkacy i nic więcej. Nie doczekamy się tego prędko.
obawiam się, tak powiem, że dalej jest to twórca, który wymyka się nam z takich klasycznych ujęć, czy to biograficznych, czy interpretacyjnych. Sądzę, że kłopot polega między innymi na tym, prawda, że właściwie jego twórczość dzięki temu, że jest, powiedziałbym, niedoskonała. Ja się tu zgodzę z niektórymi opiniami, na przykład Gombrowicza, który uważa, że Witkacy nie jest wielkim pisarzem ze względu na to, że jest niechlujny. Jest. Jest. Ja to przyznaję, prawda? Że jego dzieła nie są doskonałe. Ale to daje wielką i otwiera wielką perspektywę badawczą. Że to nie są dzieła, które można ująć, uchwycić, zinterpretować i powiedzieć, nic więcej nie mamy do zrobienia. W tej niedoskonałości, w tym takim ocieraniu się często o kicz, o jakąś manierę, przełamywania rozmaitych stylów i tak dalej, tkwi, jak sądzę, wielka szansa Witkacego. I ja się zgodzę z Konstantym Puzyną, który kiedyś powiedział, Witkacy wyżywi kilka pokoleń. To jest sprawdzalne. Ostatnio była taka sesja, w Słupsku organizowałem i uświadomiłem sobie jedno, że powstała odrębna nauka, mianowicie witkacologia, szczegółowa i ogólna. I są tacy młodzi badacze już dzisiaj, którzy zajmują się wyłącznie filozofią, którzy zajmują się malarstwem, którzy zajmują się fotografią. Czyli ona ma już swoje, jak gdyby, odrębne dziedziny. Natomiast czy dojdziemy do syntezy? No, bo na tym wiesz, polega. Przykład Jana Bońskiego jest chyba najbardziej charakterystyczny, bo on też przecież przez prawie 40 lat zmagał się z tym potworem. Użyłem tego słowa potwór świadomie, bo w takim szkicu o Janie Błońskim przyrównałem Witkacego do hydry, wielogłowej hydry, że odrąbujemy mu, prawda, czy odcinamy mu jedną głowę, ale natychmiast wyrasta gdzieś inna. Prawda? Ale co więcej, ta głowa jest zupełnie odmienna od tej, która poprzednio. I Błoński się z tym zmagał, cały czas dążąc, wiem, że taki miał jak gdyby ambitny cel, do napisania monografii Witkacego. Nie napisał monografii, jak wiemy. Prawda? Napisał biografię do roku 1914 właściwie, od Stasia do Witkacego. I potem ta druga książka, Zawsze o nim, będąca właściwie zbiorem różnych rozpraw, opowieściach, o dramatach, tak, o filozofii. To jest cały czas wyzwanie. Ja sądzę, że w tym jest największa szansa Witkacego i nie dziwię się fascynacji młodym ludziom, którzy znowu do tego zadania podchodzą, tak jak ja widziałem swoją wielką przygodę intelektualną i naukową. Chcę pogadać trochę o życiu Witkacego, no bo ta książka w dużym stopniu jest oparta na epistolografii, prawda? I tu są też zbiory listów. Jeśli coś wiemy naprawdę, to głównie dzięki temu, co on pisał. No, uderza w tych jego listach no, silny poziom ekshibicjonizmu, którego zabraniał zresztą w swojej twórczości literackiej. W ogóle twierdził, że w teorii dramatu, w dramaturgii w ogóle czegoś takiego być nie może. Tu natomiast wywalał bebechy, no, powiedziałbym, z bezkompromisowością, jakiej chyba nie znamy w polskiej literaturze. To wręcz jest bezwstyd, jak opowiada o tym, jak się zwymiotował do wanny swoich przyjaciół, leżąc w wodzie w tej wannie, albo że akurat leczy chorobę weneryczną, z jaką kochanką akurat świeżo się puścił, zwierza się albo swojej żonie, albo jeszcze komuś innemu, albo swojemu mistrzowi filozoficznemu. Tak się zastanawiam, jak pan do tego podchodzi, no bo to nie jest dowód bezkompromisowości, tylko jakiegoś bezwstydu. Ja nie wiem, w jakich kategoriach można by to właśnie wyjaśniać. Czy psychologicznych, czy może pewnej patologii. Z chęcią na pewno zajęliby się nim i wiem, że zajmują się także psychiatrzy, zgłębiając jak gdyby no, osobowość Witkacego. I co im wychodzi? Proszę? I co im wychodzi? Że to neurotyk, czy co to jest? No tak jak w wypadku psychiatrów i psychologów, nie ma ludzi normalnych. Natomiast on jest rzeczywiście wdzięcznym obiektem, takim nadającym się do analizy, nie wiem, psychoanalitycznej, psychologicznej. I rzecz jasna, oni bardzo łatwo przymierzają tu różne swoje formuły. Osobowość maniakalno-depresyjna. Najczęściej to się pojawia. Prawda? I wskazują na te liczne dowody, zwłaszcza w jego korespondencji,
dzisiaj dostarczyliśmy im tego materiału do takich obserwacji i analiz psychologicznych, że właśnie te powracające stany depresyjne, powracająca myśl o samobójstwie, no jest dla nich przekonywującym dowodem. I dziki okres aktywności twórczej tak. Jednocześnie. I jednocześnie niesłychanie. Dwubiegunowa. Ale to mnie to nie przekonuje. Mnie to nie przekonuje i wracam teraz do tego, o co pan zapytał. Mianowicie Witkacy, jeśli nas jeszcze dalej fascynuje i jest tą niezwykłą osobowością, to dlatego, że jest to zarówno twórca, jak i człowiek antynomiczny. Nie da się Witkacego, i na tym polega kłopot każdego monografisty, będzie do końca życia pośmiertnego Witkacego polegał ten problem, że on zarówno swoje teorie, na teorii dzieła literackiego, teorii dzieła teatralnego, jest antynomiczny. Z jednej strony mówi nam bardzo wyraźnie, że dzieło sztuki to jest układ elementów formalnych, ale od razu do tego dodaje drugą istotną przesłankę, że to dzieło jako ten układ elementów formalnych powstaje jako rezultat przeżycia metafizycznego twórcy, ba, co więcej, ma podobne uczucia budzić u odbiorcy. I wchodzimy na bardzo grząską teraz taką ścieżkę właśnie psychologii odbioru, co to znaczy, że to dzieło ma budzić przeżycie metafizyczne, co to znaczy, że twórca ma przeżyć uczucie metafizyczne. Także Witkacego nie da się uchwycić, ponieważ on jest pełen sprzeczności. I jego, ten, o czym pan mówi, ten taka skłonność do ekshibicjonizmu. Otóż on był takim człowiekiem, który, jak mówi w swoich właśnie tych teoriach filozoficznych, rozpięty jest na krzyżu. Na krzyżu takich dwóch, jak gdyby... Głównie na krzyżu kobiet, bym powiedział. No, do tego może dojdziemy. Nie, to jest z jednej strony własne ciało, istniejące realnie tu, fizyczne, i moja dusza, osobowość, psychika i tak dalej. Czy to się łączy w jakąś jedność? On do tego dążył. Ale to ciało sprawiało mu nieustanny ból, cierpienie. I w gruncie rzeczy to cierpienie ciała, które on niejednokrotnie z taką otwartością przedstawia żonie, jednocześnie rzutowało na jego psychikę, na jego osobowość. Panie, ale my to wiemy z jego listów. No, tak. Że załóżmy, jest to komediant, bo trochę jest komediant, to on częściowo zmyśla, często histeryzuje, gigantyzuje zwykłe stany, coś, co jest normalne, naturalne. On przedstawia jako już, nie wiem, aż pod sam kosmos cierpi i się szarpie. I ja mu wierzę w tym, że on cierpi. I rzeczywiście... A mamy na to jakieś dowody, takie materialne, oprócz jego listów? No, dowody... byłyby tylko takie, które by były dla nas jako ludzi kierujących się rozsądkiem, no, przekonywające, to znaczy świadectwa lekarzy czy coś takiego. No to tu coś wiemy. Wiemy. Na co on był chory? To... Na różne dolegliwości, które może z punktu widzenia człowieka zwyczajnego nie przedstawiają dramatu. No, a dla niego były to jednak pewne trudne przeżycia. Nie mówię tutaj o takich dolegliwościach jak utrata zębów, prawda? Bo każdego w końcu to czeka. On to w jakiejś mierze przeżywał. Mówię o pewnych dolegliwościach laryngologicznych, o kłopotach z reumatyzmem postępującym, ale przede wszystkim sądzę właśnie, że odczuwał to, co nazywał zawsze bólem istnienia. Po prostu był to twórca, którym doskwierało życie. Ale jednocześnie potrafił z tego życia czerpać wszystkie uroki. I tu jest jakby sprzeczność. Panie, ale to jest taka tendencja witkacologii pana też, jak zauważyłem, żeby tłumaczyć to, co jest u Witkackiego takie dwuznaczne, czasem wątpliwe etycznie, poprzez właśnie filozofię i wzniosłe rzeczy. Ale na przykład to, ja bym wytłumaczył później, a może on był zwykły hipochondryk, tylko ciężki. Hipochondryk jest to paskudna choroba, bardzo trudna. Był hipochondryk, w związku z tym wszystko bolało go bardziej niż każdego innego. Hipochondryka tak boli. A pan mówi teraz o bólu istnienia. Może to prościej. Wie pan, no, ja bym powiedział tak, że da się stworzyć biografię Witkacego całkowicie przeciwstawną temu, o czym ja chciałem napisać. Prawda?
taką biografię człowieka, który odsłania na pewno swoją prywatność, ale można widzieć w tym przede wszystkim intelektualistę, widzieć w tym przede wszystkim filozofa, widzieć w tym także człowieka, który jest niesłychanie zapracowany. Dla mnie stanowi zagadkę, jak on to wszystko godził. I znamy dokładnie rozkład jego dnia. Mógłbym tutaj przytoczyć, prawda? O godzinie 6 wstawał, ta tradycyjna kąpiel, gimnastyka według zaleceń Millera, prawda? Potem 2 godziny lektury filozoficznej w łóżku, żona mu podawała kawę, od godziny 11 firma zaczyna pracować, potem znowu lektura, wycieczka w góry, potem jeszcze może znaczy, życie towarzyskie. Dobrze tak, uregulowane życie. Niesłychanie uregulowane. A my ciągle wierzymy, że się narkotyzował od rana do nocy, tak. Leżał pijany jak Bela, nie wychodził z łóżek kolejnych kochanek. No tak. Więc właśnie ten obraz, który tutaj starałem się przekazać, zwłaszcza w tej kronice, pokazując, jakim wielkim wysiłkiem on dokonywał tego, co zrobił, prawda? Przecież w latach 30. stawia sobie nowe, ogromne zadanie. Mianowicie polemikę z najwybitniejszymi filozofami europejskimi. Nie tam, prawda, z Ingardenem czy Statarkiewiczem, ale Wittgensteinem, Whiteheadem, Carnapem. Czyta ich. Wiemy, że czyta niesłychanie starannie, na marginesach. I robi notatki, podejmuje z nimi polemikę. Ogromny wysiłek intelektualny. A z drugiej strony właśnie to, o czym pan mówi. Jakaś błażeńska twarz. Bo nie da się o Witkacy mówić, pomijając jego legendy. A tych legend jest kilka. To jest legenda jasna, jest legenda czarna. To, co określamy nieraz właśnie jako kabotyństwo Witkacego, jako błaznadę, jako nieustanną skłonność do przedrzeźniania, do szokowania opinii publicznej, no tworzy nam tą czarną legendę. Na ile w niej jest prawdy? Sądzę, że jakieś ziarno prawdy w niej jest. Prawda? I sądzę, że można napisać książkę przedstawiającą Witkacego właśnie w takich kategoriach i mówiąc o tym, co ja nazywam istnieniem, bólem istnienia, nazwać to po prostu tak jak pan, medycznym terminem hipochondryk. I sądzę, że każdy lekarz miałby na to liczne dowody. Więc to jest... A wie pan, jak ja myślę o tej czarnej legendzie Witkacego, to ja myślę o takich różnych wątpliwych momentach w jego życiu. Przez pańską książkę to widać z ogromną mocą. Pan tego nie eksponuje, a można by. Myślę, że pan chce zachować taką neutralność badacza. Jak się patrzymy na uczynki Witkacego, szczególnie z kobietami, to wbudzi się w nas po prostu protest i obrzydzenie. Żona, która ma przejść akurat skrobankę, on w tym czasie ma jakiś proces, który mu grozi za plotkarstwo męsko-damskie, nie może przyjechać. Zapewnia ją w swoim liście, że narkoza to jest strasznie fajna rzecz, będzie jej przyjemnie, a w 2 dni po zabiegu on do niej pisze, czy już się w tobie budzą odruchy czy uczucia erotyczne. Powiedziałbym, że on jest bezczelny nawet w tych zachowaniach. Te instalacje kobiet jednej pod nosem drugiej, wprowadzenie prawie kochanek do życia żony i odwrotnie. Tym swoimi kochankami też on był najchętniej chyba z wszystkimi zamieszkał naraz. I tak zauważył, że pana to coś nie brzydzi i nie rusza. A dlaczego? No, pan dobrze może wie. Się panu podoba. Pan dobrze wie, panie Stanisławie, że badacz musi zachować dystans i starać się nie interpretować w jednoznacznych kategoriach. Mnie się wydaje tak, że gdyby przywołać tutaj może Stendhala, jego wspaniałą książkę pod tytułem O miłości, gdzie on tam wyróżnia takie 4 zasadnicze rodzaje miłości. Miłość namiętność, miłość przyjaźń, miłość próżność i miłość fizyczną. Otóż wydaje mi się, że w wypadku Witkacego wszystkie te 4 miłości wchodziły w grę. On się wpisuje w pewien mit Don Juana. I trzeba to sobie bardzo wyraźnie powiedzieć. Dlatego też ja się zgadzam z Teofilem Gautier, który powiedział kiedyś, że Don Juan to jest dla niego Faust. Prawda? Tylko jest jak gdyby inna droga poznania. Prawda? Poprzez miłość do kobiet, poprzez uwodzenie kobiet, dążenie do jakiegoś poznania, no, czego nie wiem czego, prawda? Bo te cele mogą być różne. Natomiast
wracając do tego pańskiego pytania, mógłby powiedzieć tak, że on starał się Jadwigę z jednej strony zaszokować swoją całkowitą otwartością i takim właściwie posuniętym do granic ekshibicjonizmu, z drugiej strony świadomie ją kształtował. I tutaj wpisuje się on nie tylko w ten jak gdyby taki schemat, czy taki mit Don Juana, ale także w mit Pigmaliona. On w 1938 roku pisze otwarcie do niej: ja cię stworzyłem, jesteś moim tworem. To samo tworzył Czesie. On ją właściwie stworzył z tej takiej urzędniczki, właściwie tak jak to jest w Pigmalionie, stworzył dojrzałą kobietę, świadomą także swoich uroków i tak dalej. Ja zwróciłem też na to uwagę i od razu sobie pomyślałem, że on się zachowuje jak Higgins. On nie jest w stanie, stwarza innego człowieka, inny byt i później się zachowuje jak stwórca, któremu się stworzenie wymyka z rąk. Tak. Buntuje się, denerwuje się, nie jest w stanie w ogóle tego zrozumieć. W tym jest nawet pewna bezwzględność w tym, co on robi. Jest, oczywiście. Natomiast ta cała sprawa relacji z kobietami, o którą ja jestem często pytany. No bo to jest tak, szczególne. Miałem wiele takich propozycji wywiadu na ten temat z pismami kobiecymi. Stanowczo, jednoznacznie odmawiam, bo wiem, czym to grozi. To jest pewna pułapka. Prawda? Trzeba wejść w takie pewne rejony, które są niesłychanie trudne i ja tu zawsze pamiętam o jego ostrzeżeniu sformułowanym we wstępie do Nienasycenia, że takie już właściwie wejście w psychikę, osobowość twórcy, to jest grzebanie się w bebechach. Ależ on nam na to pozwala. Zostały 3000 bezczelnie ekshibicjonistycznych listów. Ma pan prawo. Mam prawo, ale ja tego wolę uniknąć. To znaczy ja po prostu uważam tak, że ta relacja jest z tymi kobietami jest bardzo złożona. I wydaje mi się, że gdybyśmy temu się bardzo starannie przyjrzeli, to można by powiedzieć tak, że jest u niego miłość namiętna, czyli miłość pozbawiona erotyzmu. Tak mówi Stendhal. Do kogo na przykład, żebyśmy tak sobie uporządkowali? W jednym momencie... Zarotyńska to jest to? Nie, Zarotyńska nie. Czy ta, Zarotyńska czy ta jest niemiecko-brazylijska, portugalska prostytutka? To jest miłość fizyczna. Aha. Nic więcej. Prawda? Nic więcej. Ta miłość namiętna, kiedy właśnie jak gdyby człowiek się zakochuje i cały świat mu się odmienia, jak pisze Stendhal, niebo zabiera innego blasku i tak dalej, ja sądzę, że to jest miłość tylko i wyłącznie do żony. On się, jak wiemy, rozczarował, bo nie napotkał w tej kobiecie tego, czego może szukał. To znaczy, miłości fizycznej. Gdy się pan nie gniewa, czy napotkał w jakiejkolwiek kobiecie swojego życia? Każdą zdradzał. Tak. Nie był wierny żadnej. Zapewne tak. Ale gdybyśmy tutaj znowu przemierzyli miarę Don Juana, to on istotnie podążał za pożądaniem. Ale ja uważam, i to się narażę na pewno wszystkim feministkom, że jest coś takiego, iż kobiety pożądają Don Juana. Że pożądają sprawdzenia jego legendy. I on musi im sprostać. Ja sądzę, że większość romansów, jakie on miał, właśnie nie były koniecznie przez niego sprowokowane. Ale on był obiektem pożądania. Panie, ale to jest coś więcej, bo to nie tylko pożądanie Don Juana, to jeszcze jest pożądanie kata. On im robił krzywdę. Bardzo często. No wie pan, na przykład Oknińska, którą zdradza z Zarotyńską, z każdą inną, prawda, on bez przerwy je zdradza. Żona, której opowiada, co akurat mu się dzieje z Czesią, wprowadzenie w taki dziwny układ, w który one się i nienawidzą, i chcą sobie pomagać. To są okropne psychologiczne. On te kobiety bez wątpienia niszczył. To znaczy, ja bym powiedział tak, że tutaj, gdybyśmy chcieli wyjaśnić tę zagadkę, bo to jest jakiś dla mnie dalej zagadka i tajemnica, to można by się odwołać do pewnych jego doświadczeń, bardzo istotnych. I trzeba wziąć pod uwagę dwa takie niesłychanie istotne
kwestii, mianowicie sytuację w domu. Ja nie chciałbym tutaj stosować jakiegoś takiego bardzo prostego klucza psychoanalitycznego. Znam tę witkacologiczną teorię. Tatuś, jak słyszę tatuś, to mi się pistolet odbezpiecza w kieszeni. Tatuś Kawki, tatuś Gombrowicza, tatuś Brunana Schulza, to są niedojrzali faceci po prostu. Ale ja nie chciałbym mówić o ojcu Witkacego jako straszliwym wychowawcy, no? Bo taka była jego relacja. Tylko chciałbym powiedzieć, że on spotkał się z czymś, co może przerastało wtedy jako młodego człowieka, prawda? Pewną jego wrażliwość i pewną jego, jak gdyby, taką moralność. Że oto ten uwielbiany ojciec, który w każdym z listów do niego mówi: bądź wzniosły, bądź dobry, bądź prawy, kieruj się tymi zasadami. Ten tatuś żyje z kochanką, jest jej utrzymankiem. No więc synek poprawi swój los i będzie robił to samo, co tatuś, tylko w jeszcze większej skali, tak? Nie. Jeszcze na to się nakłada epoka. On należy do Młodej Polski. My zafałszowaliśmy, jak sądzę, epokę Młodej Polski, a gdybym ją chciał porównać, to powiedziałbym, że to jest epoka, jaką myśmy przeżyli jako młodzi ludzie, kiedy nastąpiła tak zwana kontestacja lat 60., kiedy uległy rozluźnieniu wszystkie rygory moralne. Przybyszewski i tak dalej, no, nie muszę tego wszystkiego wymieniać. Pękły pewne okowy moralności, etyki. On się w tym znalazł. Błoński go zalicza do pokolenia, trzeciego pokolenia Młodej Polski, które zrodziło się i dojrzewało, znaczy właściwie dojrzewało po rewolucji 1905 roku, która, jak mówi znane powiedzenie, sprawiła, że Polska, młoda Polska posiwiała tę jedną noc. I on widzi rozpad tych wszystkich wartości, które były wartościami uznanymi. I w związku z tym w gruncie rzeczy, jak gdyby ta cała sprawa wychowania ojca, nastawiona wyłącznie na to, żeby on rozwijał swoją indywidualność, żeby się wyrwał z okowów szkolnego nauczania i tak dalej, to wszystko się razem stworzyło na niesłychanie złożoną, skomplikowaną osobowość. Prawda? I ja sądzę, że gdybyśmy chcieli przymierzać do Witkacego takie kategorie etyki i moralności, no to możemy go osądzić jednoznacznie. Prawda? Potwór, nie znający żadnych zasad, kierujący się tylko i wyłącznie własnym egoistycznym interesem. Ale z drugiej strony, jak gdyby, jest ten artysta. I dla mnie to jest może sprawa najważniejsza. Ja czytając tę książkę, nad tym się dobrze zastanawiałem. No bo tam jest u pana wyraźny stosunek. Pan jest jak matka dla Witkacego. Pan mu wszystko wybacza. Doprowadza swoją żonę do aborcji, do zainstalowania jej pod nosem kochanki, która mu się zwierza. Doprowadza swoją kochankę do śmierci. No, nie zabił jej, ale niedużo brakowało. No, wiele jest tutaj jednak niedobrych bardzo uczynków, które w kategoriach etycznych wołają o pomstę do nieba. Pan natomiast wykazał dużo starań i inni witkacolodzy też to robią, żeby to wytłumaczyć. A po co to tłumaczyć? Zrobił, co zrobił. Nazywać to wprost. No, zawsze szukamy pewnych źródeł i motywów postępowania człowieka, zwłaszcza takiego jak artysta, prawda? Czy pan jak psycholog się tu próbuje zachowywać? Badać psycholog. No może tak, ale ja w tej książce unikam jakichkolwiek ocen. One są pośrednie, jeśli można powiedzieć. Na przykład jak pan powiada, że mieszkał u ciotek, które zatruły mu ostatnie lata życia, a ja myślę inaczej, to Witkacy zamieszkał u ciotek i on im zatruł ostatnie lata życia. Zachował się pewnie tak jak w tym Augustówku, ryczał, kwiczał, robił szalone rzeczy. Ciotki nie wytrzymały, ale pan bierze zawsze stronę Witkacego. Nie jest tak? Być może nie można uniknąć pewnej stronniczości. Ten przypadek ciotek. Ja to widzę z tej perspektywy, której widzieli to także jego przyjaciele i którym pewne świadectwa pozostały. Obie ciotki kultywowały pamięć ojca i tylko ojca. Natomiast Witkacy całym swoim postępowaniem był jak gdyby zdeformowanym obrazem ojca. I dla nich był nieudanym
potomkiem Witkiewiczów, który kompromituje to nazwisko. Okazywały mu całkowite lekceważenie. I rzeczywiście no, można powiedzieć, że tę końcówkę jego życia w jakiejś mierze mu zatruły. Ale nie wykopały go na bruk, a mogły. To był mężczyzna, który powinien utrzymać rodzinę, mógł utrzymać matkę, mógł utrzymać swoje ciotki. Nie pracował, mógł zamiatać śnieg w Zakopanem, mógł stróżować, mógł doić owce, wszystko mógł robić. Nie, on zajmował się sobą i swoimi miłościami. No, zajmował się przede wszystkim sztuką. No tak, no, czyli sobą. No, można tak to powiedzieć, prawda, ale jedno jest niewątpliwe, że przy tym wszystkim, o czym tu mówimy, prawda, był to artysta, dla którego istniała jedna najważniejsza sprawa. Możemy powiedzieć, egoistyczne podejście do własnego jak gdyby ego, to tak by każdy psycholog powiedział, ale podporządkowana właściwie ta sprawa jest tylko i wyłącznie jego dążeniu do tego, żeby być wielkim artystą. I sztuce był oddany całkowicie. Jak gdyby sądził być może, a my to tak właściwie troszkę to jak gdyby podtrzymujemy, że w imię sztuki można przekraczać rozmaite bariery, pewne granice. Sądzę, że nie ma drugiego takiego artysty, który właśnie w ten sposób całkowicie i bezkompromisowo oddał się sztuce i dążył do rzeczywiście no, tego, aby tę sztukę zmienić. Nie dla kariery, bo tutaj klepał biedę rzeczywiście. Sądzę, że... Tak, nie przeczę. To bez wątpienia z tej księgi wynika. Tak. I doskwierało mu to. Ciężko pracował, żeby zarobić... No tak, ale nie po to, żeby kogoś ocalić, uratować, utrzymać. Nie. To matka na niego pracowała. Tak. To mama dawała radę prowadzić pensjonat coraz to w innym domu. On nie dawał rady. No nieraz dokładał do tego pensjonatu, powiedzmy. Sądzę, że to była sytuacja... troszkę przypominająca, nie chciałbym się odwoływać do jego znakomitej sztuki Matka. Oczywiście ten klucz taki bardzo personalny jest możliwy w zastosowaniu. Pasożyt żyjący kosztem innych. Tyle tylko, że właśnie kwestia dla niego tego, by być artystą i stworzyć coś wielkiego, istotnego, była jednak sprawą nadrzędną. Dlatego nie mógł się podjąć żadnych z tych funkcji życiowych, o których pan mówi. Podjął się jednego, zarobkowania przez portrety. I nic dziwnego, że raz po raz pojawiają się skargi, że te portrety, które musi wykonywać seryjnie, zabierają mu czas. A był człowiekiem, który cenił ogromnie czas. I nie pozwalał sobie na jakieś marnotrawstwo czasu. Ale no, musi to robić, no, ponieważ w gruncie rzeczy potem to było jedyne źródło jego zarobku. Ale dzięki temu, że do pracowni przychodziły kuracjuszki zakopiańskie z Warszawy, Krakowa i innych miast, które portretował i łatwo było się z tego przylizgnąć na łóżko, podejrzewam. To pewnie tak szło. Nie chciałbym wchodzić w te... Jest tam zdjęcie zarotyńskiej 17-latki, którą fryzjerowi, prawda, tak, razem z portretem. Bez wątpienia to się tak stało. No, sprawa Marii Zarotyńskiej, jego romansu z tą 17-letnią rzeczywiście narzeczoną fryzjera, to jest, jak sądzę, znowu kwestia mitu Don Juana, ale starego mitu Don Juana. Jest kilka utworów. A co pan powiedział, ona oczekiwała i on musiał biedny to zrobić, tak? To znaczy, ja sądzę, że tym była jak gdyby taka ostatnia próba odnalezienia tego, czego szukał. No. Nie chcę trywializować, że to był taki no, romans na przekór temu fryzjerowi, który dla Witkacego był rodzajem polepszenia sobie samopoczucia, że mimo iż ma ponad 50 lat... Nie, pan rywalizować z fryzjerem, ja dziękuję. To jest oczywiście jak kiepska sytuacja w komedii bulwarowej. Mi się to też tak kojarzyło. Część tych romansów jego i afer to jest dokładnie z tej konwencji. Bo chciałbym powiedzieć jedno. Całe jego życie można by opracować, wpisując go, tak jak tutaj przed chwilą troszkę zarobiliśmy, w rozmaite schematy literackie. To się świetnie układa. Ten okres do roku 1914, w
znakomicie się wpisuje w takie ramy powieści edukacyjnej. Młody człowiek przeżywa różne wtajemniczenia, doświadczenia, aż wreszcie staje się dojrzały. Idealnie można to zrobić. A potem właśnie tutaj mówiliśmy o Don Juanie, o Pigmalionie, więc można by właściwie znowu te jego takie czy inne wybory, sytuacje, romanse, związki z takimi czy innymi ludźmi, jak gdyby wpisywać w takie pewne schematy literackie, to się znakomicie sprawdza. Prawda? Jest taki utwór, który mówi o takim starym Don Juanie, który zaprasza pod koniec życia, ale żyje swoją nową kochanką, wszystkie kochanki, 12. I teraz każda z nich jest przekonana, że była największą jego miłością. W trakcie tego przyjęcia, jakie on urządza, pada to pytanie. Która miłość była dla ciebie największa? I ku ich rozczarowaniu on stwierdza, żadna z was. I opowiada, że była taka jedna miłość. I wskazuje na córkę 13-letnią swojej, tej najnowszej kochance, u której żyje, która bez wątpienia zakochała się w nim i która pewnego razu usiadła na fotelu, w którym on zwykle siadał. I za chwilę oświadczyła matce, że jest w ciąży. Żar, jaki pozostawiło to siedzenie, sprawiło. Ale w czym tym jest? Największą moją miłością jest ta, której nie zdobyłem, nie osiągnąłem. Ja sądzę, że to jest troszkę jak gdyby sytuacja z Marią Zarotyńską. Ponadto, jak wiemy, on miał ten taki stosunek ojcowsko, no i jako ojciec i kochanek. I to się idealnie u niego łączyło. Prawda? To jest klasyczny przykład właśnie takiej podwójnej znowu relacji z kobietą. Panie Szule, trudno mi o to nie zapytać. Myślę o Janczewskiej, tragicznie zmarłej jego narzeczonej. No dziś już wiemy na pewno, a to się łączy z tym mitem Don Juana. Don Juan został przez innego Don Juana podhaczony. Janczewska, wiemy, była w ciąży z Szymanowskim, z jego przyjacielem. Witkacy, no właśnie pytanie, jest w strasznej depresji, czuje się winny, mimo że nie ma powodu, bo zostawiła list. Jednocześnie jak czytam w listach przez pana opublikowanych, jak wyglądał ten straszny żal i ten dramat, to czytam o tym jego puszczeniu się z portugalską czy brazylijską prostytutką, z inną tam pana od robokoków. Bardzo bogate miał życie uczuciowe w tym czasie. Z jednej strony to niby dramat, trauma straszna, która wydawałoby się, że na całe życie rzutowała, z drugiej strony tak naprawdę nie bardzo go obeszło. To jest bardzo chyba trudna i skomplikowana sprawa. Znaczy, po pierwsze, nie jesteśmy pewni do końca. A tego nie wiem na 100%. Nie. Z kim? Znaczy, można domniemywać, że to był Szymanowski. I spotkanie ich jakieś... Ale że była to ciąża, wiemy na pewno. Jeżeli wiemy, i nie Witkacy był sprawcą. Tego nie wiemy. Jak taki Don Juan dał sobie to zrobić? To tak też mnie intrygowało. Tak, tego nie wiemy. To znaczy mamy relację, którą on przekazał Karolowi Ludwikowi Konińskiemu, a Koniński przekazał to Kazimierzowi Wyce. Że zasadniczą przyczyną tego tragicznego kroku, takim troszkę młodopolskim geście, pojechała do Kościeliskiej, tam strzeliła sobie w serce. Tak, kwiaty rozsypała. Rozsypała kwiaty. No, sceneria była zresztą niezwykła, bo był halniak potworny i tak dalej. Różne były interpretacje. Skała pisana nad nią. Skała pisana nad nią, tak. No, w ogóle młodopolski, jak gdyby taki model idealnej śmierci z miłości i tak dalej, i tak dalej. Natomiast sama sprawa jest bardziej złożona, jak sądzę. Czy to była jak gdyby jego klęska jako Don Juan? No, on wtedy nie był jeszcze Don Juanem. No, ja myślę, że po romansie z Solską już był nauczony absolutnie wszystkiego. To znaczy był wprowadzony w arkana sztuki miłosnej, bo nie mógł znaleźć lepszej nauczycielki, lepszej mistrzyni jak Irena Solska, która przecież nie pierwszy raz
wprowadzała młodego człowieka w tę sztukę miłosną. Ja sądzę, że tutaj była kwestia tego, co gdzieś tak bardzo wyraźnie wynika z jego listów, ale do innej kobiety, do Czerwijowskiej, do Heleny Czerwijowskiej, bo on właściwie jest zakochany w Helenie Czerwijowskiej, ale wybiera niespodziewanie dla niej Jadwigę Janczewską. Nie znamy powodów tej decyzji, dlaczego się z nią zaręcza. Czy była to kolejna takie oczarowanie? Być może tak. Kierował się rzeczywiście raczej uczuciem niż wyrachowaniem. Czy śmierć Janczewskiej wstrząsnęła nim? Bez wątpienia tak. Ale nie przeszkadzało mu romansików szczelać sobie na boku i w tym samym czasie oskarżyć się kumplom, jak to potwornie cierpi. Tak, no w tym jest jak gdyby właśnie tajemnica Witkacego. Że może miał płótko uczuciować, panie Januszu. Może nigdy nie natrafił za swoją miłość. O, to bardzo długo i bardzo szeroki poligon doświadczalny miał. Ja sądzę, że to jest sprawa dosyć złożona i skomplikowana, aczkolwiek można ją bardzo właściwie jednoznacznie wyjaśnić, odwołując się znowu do Stendhala, że miłość fizyczna nie wyklucza i nic nie szkodzi miłości namiętnej, która no, właściwie jest pozbawiona pewnego istotnego elementu erotycznego. Ja sądzę, że on ją po prostu kochał właśnie w takich kategoriach. A to, że w czasie podróży no, trafiły mu się egzotyczne kobiety, no to po prostu skorzystał. No cóż, to jest słabość każdego mężczyzny. Nie, no wiem, w burdelu się cierpi bardziej niż gdziekolwiek indziej. Tak jest. Panie Januszu, a zawsze mnie intrygowała taka kwestia, no książki, powieści Witkacego na to by wskazywały. On eksperymentował ze sobą, z tymi kobietami, w ogóle z życiem. Powinien był również eksperymentować z mężczyznami. Czy miał za sobą doświadczenia gejowskie? Wedle takiej pewnej opinii, być może poświadczonej w tej chwili wydaniem dziennika Malinowskiego, był między nimi epizod homoseksualny. Byli młodymi ludźmi, żyjącymi w pewnej szczególnej atmosferze właśnie młodej polskiej cyganerii zakopiańskiej. Byli chyba najbliższymi przyjaciółmi, wtedy właśnie gdzieś koło roku 1904. I z tego, co podpowiada, czy sugeruje dziennik, mógł być właśnie epizod homoseksualny, który znalazł potem pewien taki oddźwięk, czy jakieś echo w pierwszej powieści Witkacego, 622 upadkach Bunga, gdzie jak gdyby ten epizod jest fragmentem fabuły 622 upadków Bunga. Wiemy z tego świadectwa literackiego, że dla nich obu było to doświadczenie bardzo przykre. I na tym się skończyło. Ja bo jest jeszcze genezy i tęgier, prawda, tak. W nienasyceniu. No to jest jak gdyby znowu taka możliwa jak gdyby interpretacja relacji Witkacy-Szymanowski. Byli bardzo sobie bliskimi przyjaciółmi. Wiemy, że nawet odbyli wspólną podróż do Włoch w 1904 roku. Ale sądzę, że to nie było w jakiś no takich jednoznacznych kategoria tego nie można interpretować. To jest pewna jak gdyby jednak fikcja. I jeszcze jedną rzecz z kobietami, tak cofając się jakby wstać, chciałem zapytać. Zwróciłem uwagę, bo tego wcześniej nigdy nie doczytałem, jak się Witkacy zabierał za ślub, znaczy za znalezienie sobie żony. To jest bardzo szczególne. Najpierw jedzie do jednej córki wielkiego fabrykanta gdzieś z Polski Centralnej. Jeszcze dobrze nie skończył, jedzie do następnej. Młoda, inteligentna, 19-letnia Żydówka, piekielnie atrakcyjna, prawda? Ale tatuś mu tłumaczy, że będziesz miał później takich małych Żydków w domu, które ciebie dobiegały, będziesz musiał to utrzymać. Więc on słuchając tatusia, z miejsca się wycofuje. Kobieta nigdy później nie wyszła za mąż, została samotna. Są to szczególne historie. A potem ni z gruchy, ni z pietruchy oświadcza się kobiecie, która po prostu portretował.
która drugi raz przyjechała i on się z miejsca oświadcza, jak wręcz oświadcza w tych listach bez miłości praktycznie. Mówi, że ona mnie w ogóle nie kocha. On jej też nie kocha. Co to, histeria starokawalerska? Jak to traktować? Ojciec Witkacego mówił tak, że artysta, prawdziwy, wielki artysta, który chce stworzyć coś bardzo wielkiego, istotnego, nie powinien żenić się przed 66 rokiem życia. Dopiero wtedy może uwolnić się od wszystkich kłopotów, jakie niesie ze sobą pożycie małżeńskie, ojcostwo i tak dalej, kwestia odpowiedzialności za rodzinę. Wszystko to są czynniki, które w jakiejś mierze artystę ograniczają. Wiemy, że z tego powodu istotnie on nie doprowadził do końca swędnych takich swoich, jak gdyby, no, pierwszych miłości, jak z Ewą Tyszkiewiczówną. Poznano zresztą w 1904 roku we Włoszech, no ale tu oczywiście ojciec, ale Ewy stanowczo się sprzeciwił, no bo jakże no, taki szlachetka gdzieś tam rzecz młodzi ma pojąć za żonę jego córkę, arystokraty i tak dalej. Sądzę, że tutaj gdzieś tkwił taki pewien potem element niechęci Witkacego do arystokracji. A i postanowił się zemścić w związku z rodowodem do X wieku, czyli z Unrugów, tak? Tak on myśli? Być może. Tak, ale wracajmy do tego. Istotnie w pewnym momencie on postanowił ustabilizować swoje życie. To nie jest już młody człowiek. Ma co najmniej 38 lat, kiedy zaczyna myśleć o małżeństwie. Możemy się śmiać oczywiście z tego, że w jakiejś mierze takim czynnikiem sprzyjającym tej decyzji była wróżka, słynna wróżka warszawska, która przepowiedziała mu istotną zmianę w jego życiu, jaka nastąpi w 23 roku. No to... Wiemy, że był przesądny. I... Pomógł wróżce. I wtedy rzeczywiście postanowił. Jadwiga była ubogą panną o wspaniałym rodowodzie arystokratycznym, sięgającym no, X wieku. Unrugowie wywodzą się, prawda, z tej znanej... I niskim poziomie erotyzmu. Kobietą zimną. Czy no właśnie, frygidą była, no to tak. Jak to wytłumaczyć? Tak, że on właśnie za to, co jak najdalsze jest od niego, się łapie i, no i zostaje temu w jakiś sposób trudny, ale wierny do końca życia. Pozostanie wierny do końca życia, bo to jest ta właśnie miłość, która zmienia się gdzieś koło roku chyba 30 w wielką przyjaźń. Natomiast on istotnie szukał takiej idealnej żony. Ona była uroczą kobietą, piękną kobietą. No jest tu jej gołe zdjęcie, nawet koledzy oglądali przed chwilą, mówi, że może być. Może. Sądzę, że postanowił rzeczywiście wykorzystać tę wyjątkową szansę, wyjątkową okazję wzajemnego zauroczenia. Zresztą to jest bardzo ładnie przez nią opisane, prawda? Że to było najpierw tylko i wyłącznie wykalkulowane małżeństwo. Ona wiedziała, że jest, przekracza próg lat 30. i jest właściwie starą panną, na dodatek bez posagu, na utrzymaniu kosaków. On dobiega 40, czyli właściwie też już jak gdyby jest ten wiek dosyć no, dojrzały, gdzie mężczyzna może rzeczywiście powinien myśleć o rodzinie. Więc nastąpiło to spotkanie. Małżeństwo niewątpliwie z rozsądku, bez jakiegoś głębszego uczucia. Jadwiga mówi, to uczucie rodziło się z czasem. Ona się w nim rzeczywiście potem, powołuje to świadectwo, zakochała. Ale z drugiej strony, no, była kobietą, która też otwarcie o tym mówi, za to ją trzeba cenić. Kobietą, która nie spełniła jego oczekiwań erotycznych. Ona była kobietą zimną. Więc zdrady, które dla niej są bolesnym doświadczeniem, ona mu w pewnym momencie, jak wiemy, zaczęła wybaczać. Stało się coś głębszego między nimi, co jest właśnie taką miłością przyjacielską, jakby powiedział z kolei Stendhal, wskazując na to, że nie musi ona mieć tego podtekstu erotycznego, tej miłości fizycznej. I to się przekształca
we wspaniałą przyjaźń. No tak, ale ona też cierpiała, powiedzmy sobie. Bo cierpiała, oczywiście. Mi się to kojarzy oczywiście z Krasińskim, który tak. koniecznie chciał delfinę implantować do swojego małżeństwa, najchętniej by do łóżka małżeńskiego ją wsadził, święta chciał, żeby spędzali Witkacy. Ewidentnie dążył do tego samego. Zresztą on tak samo chciał, żeby Oknińska się z Zarotyńską zakumplowała. On by te wszystkie kobiety najchętniej miał w jednym domu, na różnych piętrach i tak jak Basza się między nimi przechadzał w swoim haremie. No miał taki harem, ale ja sądzę, że jednak najistotniejsza dla niego była ta miłość do Jadwigi. Aczkolwiek, gdyby go zapytać, być może... To powiedział, że być może do Czesławy. To powiedziałby, że do matki. Ano tak. Że właściwie jedyną kobietą, którą darzył wielkim, głębokim uczuciem miłości, była matka. Bez jakiegoś podtekstu tutaj freudowskiego i tak dalej. Natomiast przyjaźń Jadwigą, bo tak można nazwać, realizuje taki wtedy bardzo popularny model małżeństwa koleżeńskiego, o którym się w dwudziestoleciu międzywojennym często mówiło pod wpływem książki Russella, który napisał taką zresztą książkę, wskazując, że pewne nasze no, takie przyzwyczajenia i zasady konwenansu nie pozwalają nam tolerować pewnych koniecznych zdrad, które mogą nastąpić, a wcale nie muszą one powodować tragicznego rozstania, rozpadu małżeństwa itd. On ją przekonuje, dając przykład małżeństwa Bojów, Chwistka. Właściwie nic tutaj nie było wtedy, w tamtej epoce dziwnego. Zwłaszcza jeśli chodzi o artystów, zwłaszcza jeśli chodzi o ludzi, którzy no, byli bardzo znanymi ludźmi z elity. Jest tam takie miejsce w pana książce. On mnie przejął, bo ja tego zdania nie pamiętałem, kiedy Jadwiga pisze o tym, że gdyby w 1939 już tam na wschodzie, gdyby ona była z Witkacym, to nie popełniłby samobójstwa. Ja muszę powiedzieć, że jak czytałem to zdanie, pomyślałem, że rzeczywiście, gdyby ona z nim była, to on by tego nie zrobił. Z nim była rozhisteryzowana, neurotyczna Czesława, która, no, którą on rządził jak chciał. I kiedy on mówi, zabijamy się, to ona się dała zabić, zarżnąć jak zwierzę, czy zarżnąć, otruć, prawda? Jadwiga by pewnie tego faktycznie nie dała sobie zrobić, a przez to pewnie by jego ocaliła. Nie zdarza się panu też tak myśleć? I to jest bardzo prawdopodobne. Na pewno Jadwiga nie podporządkowałaby mu się tak jak Czesia, która była rzeczywiście jego takim tworem i która w gruncie rzeczy nie miała jednego wyjścia, bo właściwie stworzył ją w ten sposób, że zerwała jakiekolwiek związki z rodziną, no? Całkowicie była od niego zależna. Próbowała się z tej matki, jak on zastawił, czy z tej miłości wyrwać, prawda? Kilkakrotnie to podejmowała, co jego zawsze no, wprawiało w pewien stan depresji, przeżyć, często jak gdyby dla nas nie do końca zrozumiałych. Prawda? Sądzę, że gdyby Jadwiga była razem z nim, to na pewno po pierwsze z nim nie popełniłaby samobójstwa, a sądzę, że on by się może wtedy rzeczywiście sam nie zdecydował. Ale jestem przekonany, że wkrótce takie samobójstwo by popełnił. Po tym, co się stało w 1939 roku. Może nie wtedy, nie w tym tragicznym wrześniu. Ale to, ja wiem, pan myśli oczywiście o spełnieniu jego prognozy filozoficznej, nadchodzącym końcu pewnego systemu kulturowego i tak dalej. A ja myślę zupełnie inaczej, pan Janusz. Przepraszam, bo ja myślę tak, próbuję myśleć prozaicznie, tak żebyśmy nie myśleli tego samego. Że on już nie miał siły na walkę. On by nie uniósł ciężkich warunków okupacyjnych. On by nie był w stanie zarobić, on by po prostu umarł i wiedział o tym. W tym porządku ja o tym myślę. Ten porządek jest całkowicie tutaj uprawniony. Bo jak wiemy, śmierć Witkacego tłumaczymy na różnych płaszczyznach. Prawda? I tej historiozoficznej, jako spełnienie się jego proroctw o zagładzie cywilizacji, zagładzie naszej kultury. Ta sytuacja, jaka stworzyła się w 1939 roku, kiedy te dwa totalitaryzmy się spotkały, no była jak gdyby ziszczeniem jego proroctw. Przed tym uciekał. Natomiast jest taka płaszczyzna egzystencjalna. To znaczy
drugiej strony ta sprawa, o której tutaj już mówiliśmy, tego udręczenia własnym ciałem, własną jak gdyby osobowością, też pchała go właściwie do tego kroku. Chciał po prostu skończyć ze sobą. Ale jest i ta sprawa, że dla niego właściwie jak gdyby był koniec świata. Jak on miałby żyć w realiach okupacyjnych? No być może w Zakopanem dalej by tam wegetował, ale cóż to za życie. Dla niego to nie miało żadnej perspektywy. Jeśli do tego jeszcze dodamy właśnie taki pewien swoisty kompleks hemingwayowski, który się pojawia około 1936 roku, kiedy on coraz bardziej jednak traci pewną sprawność fizyczną. I seksualną. I seksualną, no, niewątpliwie. No to wtedy jak gdyby wszystko się tutaj razem tworzy takie, jakby powiedzieć, kłębowisko przyczyn, które prowadzą wprost do tego końca. A w jakim stopniu, panie Januszu, na to ma wpływ do to, co on przeżył w Rosji? My o tym tak za dużo nie wiemy, chociaż już dużo, jak na to, co jeszcze 10 czy 15 lat temu, to strasznie dużo. Ale tak naprawdę my nie wiemy, jakie były jego relacje z żołnierzami. No, bardzo ciekawy jest tam dokument, kiedy wystawiają mu charakterystykę w korpusie wojskowym i mówią, że to nie jest żaden dowódca, on się w ogóle nie nadaje, prawda? Z jednej strony się zastanawiam, jak on sobie poradził wtedy w Rosji, a z drugiej strony, jakie doświadczenia wyniósł, że tak radykalnie się zachowuje w 1939? Mówi nie. To jest rzeczywiście znowu cały szereg tej spraw. Dzięki temu, że zachowały się dokumenty w teczce porucznika Leibgwardii Pawłowskiego Pułku i to w dwóch teczkach właściwie. Jedna jest w Moskwie, w tym archiwum wojskowym, a druga w archiwum w Rembertowie. Znamy właściwie w tej chwili cały przebieg jego służby w carskim wojsku. Znamy także motywy wstąpienia do tej armii. Natomiast jest tu jeszcze oczywiście sprawa chyba istotniejsza niż sama kwestia udziału we froncie, służby wojskowej itd., itd. Być może nie nadawał się do tego. Aczkolwiek z drugiej strony no, możemy powiedzieć, że to, iż poprowadził swoją kompanię w tym lipcu 1916 roku, kiedy oni atakują przeciwległy brzeg rzeki Stochot, tej wielkiej, największej bitwie I wojny światowej, jak rozegrała się na ziemiach wschodnich, dowodzi jego odwagi. No tak, ale czasem ja sobie myślę w takim momencie, tak, po tej drugiej stronie rzeki był polski legion i to z polskiej kuli został tak jest. Ciężko raniony. Typowa sytuacja dla wielu, wielu Polaków służących w trzech armiach. Kiedy brat stawał naprzeciwko bratu i strzelał jeden do drugiego. Ale to jest osobna sprawa. Natomiast mnie się wydaje, że istotniejsza kwestia jest ta, że on służąc tej elitarnej jednostce, jakim była Leibgwardia Pawłowskiego Pułku, zetknął się z czymś, co właściwie było być może jednym z najbardziej doniosłych doświadczeń. Mianowicie z poczuciem końca świata tych wszystkich oficerów, którzy w większości wywodzili się z arystokracji i którzy mieli pełną świadomość, że świat ich się kończy. Co pozostaje? Pozostaje tylko i wyłącznie użycie. Trzeba... Rosyjska ruletka. Tak jest. To jest właściwie zetknięcie się z nihilizmem rosyjskim, który przybrał tę taką formę, no jak gdyby samobójstwa, zbiorowego samobójstwa. Kiedy życie można traktować jako ruletkę, kiedy życie jest grą, kiedy właściwie no, jestem zobowiązany do tego, żeby tę grę do końca prowadzić, mając świadomość, że może w każdej chwili spotkać mnie śmierć. To było, sądzę, jak gdyby najbardziej doniosłe jego doświadczenie. A potem drugie jeszcze. Tu jest właśnie ta biała plama. Co się stało z nim po roku 1917, po rewolucji październikowej? Ja się na tym zastanawiam, bo przecież no, jak wiemy, co to jest ten pułk Leibgwardii Pawłowskiej, to był najbardziej elitarny pułk. O filmie Michałkowa widzieliśmy, co to jest. Oni nie mieli prawa przeżyć epoki bolszewickiej, nie mieli prawa przeżyć rewolucji. On przeżył. Co się stało? No to jest intrygujące.
To znaczy, możemy tak powiedzieć tak, że wiemy, iż on kończy służbę wojskową po rewolucji październikowej, zgłasza się do takich wtedy władz polskich, jakie powstały nieco wcześniej, których zadaniem było no, rekrutowanie polskich żołnierzy służących w armii carskiej i stworzenie z nich pewnych formacji polskich. To wiemy. Ale to co wcześniej? Rytuał był taki, że właśnie żołnierze mordowali swojego oficera, prawda? Co pozwalało ale po rewolucji październikowej. Po rewolucji październikowej. Trzeba też pamiętać, że tutaj jest jeden istotny szczegół, mianowicie, że ten pułk właśnie pierwszy się zbuntował w czasie rewolucji lutowej. Że od buntu tego pawłowskiego pułku właściwie rozpoczęła się ta rewolucja, która doprowadziła do upadku cara. Tak, zgoda, ale oficerstwa carskiego i arystokratyzmu się w Rosji już czerwonej nie zmywa. To jest wyrok śmierci, prawda? Wedle pewnych relacji, jakie zachowały się, między innymi Winklera, jego przyjaciele i tak dalej, on po rewolucji październikowej musiał się ukrywać. I tu jest biała plama. Od właściwie początku listopada 1917 roku do maja 1918. Nie wiemy zupełnie, co się z nim dzieje. Podobno musiał się ukrywać. Podobno groziły właśnie oficerom Lejgwardii samosądy. Być może jest to prawda. Nie mamy żadnego świadectwa. Gdyby zachował się jego dziennik, który on pisał w Rosji, no być może doszlibyśmy do prawdy. W tej chwili nie mam żadnych świadectw. I tu można snuć rozmaite domysły. Na ile właśnie udało mu się uniknąć tego, że żołnierze zapamiętali go jako dobrego oficera. Wiemy, że nawet spotkało go to, że strony tych swoich... Dobrego znaczy litościwego. Litościwego. Prawda? Nie bił, nie klął po matiuszkie i był względnie dobry. Być może. Te cechy charakteru, które jak gdyby wykluczają go z kolei z takich świetnych oficerów, sprawiły, że może mu to zostało zapamiętane. Że może właśnie to świadectwo, jakie wystawili mu żołnierze, wybierając go do takiej czwartej roty, która miała ten przywilej, że szła na defiladach jako pierwsza rota, zadecydowało, że uniknął śmierci. Ale to są domysły. Żadnych innych świadectw nie mamy. Ale z grubsza mamy pewność, bo wracam do 1939 roku i decyzji samobójczej. Jak wygląda praktyka codzienna walczącej Rosji, to on już wiedział. Więc on wiedział, czego się bać, prawda? Był jednym z nielicznych pisarzy, europejskich, nie Rosjaninem, który poznał i zobaczył, co to znaczy rewolucja, w wykonaniu zwłaszcza potem bolszewickim. Tego się bał najbardziej. Projekcję swojej śmierci, jaka mogłaby go spotkać, dał w zakończeniu pożegnania jesieni, kiedy główny bohater, jak wiemy, dostaje się do niewoli, złapany na przekroczeniu tam granicy przez oddział bolszewicki. I bez sądu, właściwie przez taki parodystyczny sąd, zostaje skazany na karę śmierci, rozstrzelany. Sądzę, że wtedy, 18 września, kiedy dowiedział się o wkroczeniu Armii Czerwonej na ziemię polskie, wiedział, że ta projekcja z jego powieści może się spełnić. Ponadto bał się tortur. To wiemy z jego rozmaitych takich wyznań czynionych przyjaciołom, że bał się tortur. Być może. Także i to był jak gdyby jeden z czynników, który tę decyzję przyspieszył. Ponieważ ta śmierć oczywiście bardzo przyciąga naszą uwagę, ona jest, nazwijmy to tak, atrakcyjna, prawda, przez sposób, w jaki została wykonana. Dwie osoby, on razem z kobietą i też użycie narzędzi. Brzytwa, prawda? Żyletka. Żyletka, tak. Ale tego nie ma w jego książkach. Tak się zastanawiam, witkacolodzy z tego sobie z tym radzą. Przecież wiadomo, że to, co się robi w wypadku twórców, jest w jakiś sposób wcześniej przeżyte. Na ogół. W jego życiu teatralność i literackość ma ogromne znaczenie. On trochę inscenizował swoje życie. A jak państwo, witkacolodzy, myślicie o tej śmierci, to gdzie ona ma swoje korzenie? Ta śmierć, jak sądzę, ona ma pewne korzenie i
pięknie to te korzenie wskazał Stefan Chwil w Hanemanie. Że ona właśnie... Dlatego pan nosi tak. Hanemanę ze sobą. Bo z wielką przyjemnością czytam ten rozdział właśnie w Hanemanie Chwina o tej śmierci. Kiedy on przywołuje śmierć Kleista i Henriety. Pewien model romantycznej śmierci dwojga kochanków, którzy nie widzą przed sobą perspektywy dalszego życia. Z rozmaitych powodów. Oczywiście inaczej to było w wypadku Kleista, inaczej jest w wypadku Witkacego. Ale Chwin wskazuje tu pewną analogię i pokazuje, że jak gdyby jest to wpisanie się w ten pewien model romantycznej śmierci. Dwojga ludzi, którzy dochodzą do wniosku, że dla nich nie ma już miejsca na tym świecie. Ja sądzę, że to jest chyba taka bardzo trafna interpretacja. W razie ona mnie bardzo poruszyła, jak przeczytałem pierwszy raz Hanemana. A ja teraz jak pana słuchałem, to mi przyszło do głowy zdanie ojca Witkacego, kiedy się dowiedział, że urodził się mu syn, pisał: bądź piękny, jasny, mądry i dobry. Ja myślę, że piękny, jasny i mądry człowiek, odchodząc z tego świata, nie zabierałby ze sobą uwarunkowanej, uzależnionej od niego kobiety. Dałby jej szansę przeżyć. Ja wiem, że można różnie interpretować, czy on ten środek, ten luminal, który podał, specjalnie nie wyliczył. Ale ja nie wierzę w to, bo wiemy, jakie były ostatnie słowa, kiedy on mówi: nie odchodź. To znaczy, że on jej dał taką dawkę, żeby ona odeszła. To znaczy, że pociąga ją za sobą do grobu. I to mi się mniej podoba. A panu? Mogę powiedzieć tak. Opieramy się w tej rekonstrukcji wyłącznie na relacjach Czesławy Okniejskiej. Jest ich cztery. Różnią się od siebie pewnymi szczegółami. Mniej lub bardziej wiarygodnie przedstawia ona niektóre sytuacje. W tych pierwszych na przykład nie ma mowy o ślubie, jaki oni sobie udzielają. Natomiast można, jak sądzę, założyć, i Chwin trochę o tym mówi, że jednak ta dawka była świadomie przez niego zmniejszona. Żeby się zbudziła. Tak. Że to było w jakiejś mierze zamierzone. I w gruncie rzeczy, jak wiemy, wyrządził jej większą szkodę, niż gdyby wtedy dał odpowiednią ilość i razem by z tego świata odeszli, tak jak Kleist z Henriettą. Bo jej życie potem było właściwie koszmarem. I nie potrafiła się wyzwolić zarówno z tego doświadczenia, jakim był wrzesień 1939 roku, jak i potem ta rzeczywistość okupacyjna, Ravensbrück, Mauthausen, obóz koncentracyjny i tak dalej. Ale pewne rzeczy w niej zostały, ja przypuszczam, no z jej żywej pamięci, niekoniecznie przepuszczanej przez depresję, w której musiała później się znajdować. Pamiętam ten jej list z 1968 roku, to świadectwo, należałoby właściwie powiedzieć, bardzo okrutne. Ona mówi o Witkacym, myśli o nim z obrzydliwością, myśli o nim jak o kimś, jak o pająku, który omotał muchę. Ja sobie tak skojarzyłem, mi się to z kotem, który się myszą bawi, kojarzy, bo on tę mysz trochę kocha, ale ją zje. I że to jest właściwie taka relacja. I boję się, że ona prawdę mówi, ona właściwie to nazywa, zwłaszcza, że nie tylko ona o tym mówiła, ale i przyjaciele Witkacego też tak nazywali. Ja celowo dałem w aneksie do tej sprawy, jaką jest jej związek z Witkacym, ten nieznany do tej pory list do Marii i Edmunda Strążyckich, jej najbliższych przyjaciół, w których ona znalazła oparcie po 1945 roku i tak dalej. Bo jest to jakieś szczególne świadectwo, jedyne jakie jest autentyczne, że ona po prostu próbuje się z tą sprawą rozliczyć, mając świadomość tego, jak ciężkie i trudne jest życie po 1945 roku bez niego. Czyli w gruncie rzeczy jest tym jakiś taki chyba bardzo wyraźny żal, że nie odeszli razem. I że skazał ją na życie, jak pisze Chwin, właśnie w tej okropnej rzeczywistości, jaką był, no,
ten ustrój, ten system i tak dalej. A to pan to tak czyta, czyli że jest to wyraz żalu, że nie pozwoliła, że on nie potrafił albo nie zależy od tego, żeby ją zabić do końca, a ja to czytam tak, że on jej zrobił krzywdę, pozbawiając ją woli, pozbawiając ją zdolności do samostanowienia, że nie uczynił z niej prawdziwego człowieka. On był od niej 17 lat starszy. On mógł z nią robić wszystko, no, tak jak w Pygmalionie. I stworzy ją, tak. Ja sądzę, i stworzył nieszczęsnego człowieka, który męczył się jak zwierzę aż do końca swych dni. To jest ciężka odpowiedzialność, panie Januszu. Wiem, ale obie interpretacje są, jak sądzę, możliwe. Właśnie w tym jest cała niecodzienność tej sprawy, że można właśnie ten list interpretować w takich kategoriach jak pan, że ona jak gdyby teraz podsumowuje to życie z nim i uważa, że mogła, bo tam jest takie zdanie sramienne, przecież mogłam poznać kogoś innego, tak, który by mnie wywiózł do Paryża, otworzył mi świat, a poświęciłam się tutaj i jak gdyby wpadłam w te sidła, czy w tego, w tą pajęczynę, którą on zarzucił na mnie. Ja sądzę, że obie interpretacje są zupełnie uprawnione. Z jednej strony może jest tam gdzieś ukryty żal, że musiałam żyć potem w tej rzeczywistości, jakże to byłoby dobrze, gdyby odejść razem z nim. A może jest to jej żal za tym, że w jakiejś mierze jej życie zostało okaleczone, zdeformowane. Aczkolwiek jest i drugie świadectwo, tam je przytaczam, takiego listu, który pisany chyba, jeśli pamiętam dobrze, z 1935 roku, jej list do Marii i Edmunda Strążyckich, kiedy ona pisze po tym, jak kolejny raz pogodziła się ze Stasiem i mówi, ona, ja go kocham i wiem, jak jestem mu bardzo potrzebna. Czyli mamy także jej świadectwo tego, że jej miłość do niego nie była miłością takiej nastolatki, że ona też zdawała sobie sprawę z roli, jaką odgrywa w jego życiu i dlatego niejednokrotnie postępowała wobec niego okrutnie. Mogę tak powiedzieć. Myśli pan o tych odsyłanych listach, tak, wyciętych fotografiach, dedykacjach, wypreparowanych z książek? Ja myślę, że to było bardzo w stylu epoki. Do dziś jeszcze różne młode panny potrafią takie rzeczy robić. Przetną zdjęcie na pół wyśle, żeby go zabolało, żeby go dokuczyć. Ale nie myślałem o okrucieństwie. To on był bardziej okrutny wobec niej. Jeśli możemy powiedzieć w ten sposób, że ona, zdając sobie sprawę, czym jest dla niego, bo była dla niego rzeczywiście jakimś także drugim oparciem. No? I ta miłość fizyczna z miłością namiętną się tutaj idealnie jak gdyby łączyła, to jej pewne postępowanie, nie chciałbym ją oskarżać, prawda? Polegające na tym, że ona zrywa z nim, prawda? Że przez kilka miesięcy nie mają ze sobą żadnych kontaktów. On to zawsze bardzo głęboko przeżywa. Tego świadectwa są w listach, powiedzmy, i do żony, i do Korneliusa. Świadczy było o tym, że ona miała świadomość tego, że ona nad nim panuje też. I potrafi tą, jak gdyby, swoją siłę miłości, uczucia wykorzystać. I chyba ten pająk zaplątany w tę sieć też cierpi. No bez wątpienia cierpili oboje. No, ale... Cierpieli oboje. Życie Witkacego w ogóle, uważam, jest naznaczone cierpieniem. Mimo tych pozorów, które są przez przyjaciół przede wszystkim podkreślane, że to był człowiek pełen fantazji, uroku osobistego, trochę bawidamek, właśnie Don Juan, spełniający się przede wszystkim w takich rolach społecznych, jak dusza towarzystwa, jakbyśmy powiedzieli, dusza wycieczek i tak dalej, to jednak gdzieś w głębi widzimy człowieka cierpiącego. A już skoro o tym mówimy, czyli Witkacy, nazwijmy to rozrywkowy, Witkacy pijący, Witkacy narkotyzujący się. Wiemy, że to nie było tak jak w stereotypach, że był narkomanem albo był alkoholikiem, ale potrafił się schlać jak wieprz i latać na czworakach, prawda? I potrafił zaaplikować sobie takie ilości narkotyków, które dawały wizję i dawały przeżycia, prawda? Jeszcze częstował innych.
jak na tamtą epokę, to był jeszcze już pewien poziom narkomanii. To znaczy, ja bym tutaj zgodził się z jego przyjacielem, Birulą Białynickim, który mówił, że Tkacy nie był narkomanem. Narkomanem możemy nazwać człowieka uzależnionego. On nigdy nie był zależny od narkotyków. Istotnie, jak wiemy, od czasów rosyjskich, gdzie po raz pierwszy zażył narkotyki, stosował różne. Zwierza się z tego we wstępie do tej broszury, jaką wydał w 1932 roku o narkotykach. Ale eksperymenty, jakie przeprowadzał, miały głównie cel... Niech pan przypomnie, bo ja pamiętam pejotl, kokainę, tak. Co tam jeszcze było? Meskalina. Tak. Morfina musiała Morfina być. Też. To były narkotyki, które wtedy nie miały takiego, powiedzmy, znaczenia jak dzisiaj. One nie były w ogóle zabronione. Pigułki pejotlu, tego odkrycia pod koniec lat 20., że ten wyciąg z kaktusa meksykańskiego daje niebywałe wizje kolorystyczne i pewne niezwykłe przeżycia psychiczne, ten narkotyk był legalnie sprzedawany, produkowany przez doktora Rouillet w Paryżu, zresztą profesora Sorbony, który to produkował na wielką skalę. Można było to zamówić. O, dziś całe instytuty naukowe to produkują. Tak, instytuty naukowe. Witkacy to zamawiał. Poczta świetnie kursowała wtedy między Zakopanem a Paryżem i w ciągu kilku dni otrzymywał przesyłkę, którą sobie opłacał. Natomiast rzeczywiście można powiedzieć tak, że stosował wszystkie narkotyki, ale nigdy nie był narkomanem. Nigdy nie wpadł w jakąkolwiek zależność. A o alkoholizmie też możemy to powiedzieć? Nie był alkoholikiem. Nie był alkoholikiem, istotnie niejednokrotnie po kieliszek sięgał. Raz zresztą przyznaje się, że zdarzyła mu się pięciodniówka. Pił przez pięć dni, ale to było po nieudanej premierze jego sztuki w Poznaniu. Ale pamięta pan, co to znaczy, jak się pięć dni pije bez przerwy? To się nazywa zapoi. Tak, no zdarzyło mu się to, ale on pisze, okoliczność wysoce usprawiedliwiona, bo po tym, co zobaczyłem na scenie, nie rozpoznając własnej sztuki, jestem całkowicie usprawiedliwiony. Alkoholem rzeczywiście niejednokrotnie walczył, ale głównie walczył z paleniem papierosów. I jak teraz śledzimy te jego listy, gdzie bardzo skrupulatnie zaznacza, ile nie pali, ile miesięcy, ile tygodni i tak dalej, to widać jednocześnie, że był to człowiek cały czas walczący. Walczący z własnymi słabościami, próbujący jak gdyby przekonać także Jadwigę, że potrafi wyzwolić się na przykład właśnie z nałogu palenia papierosów. Bo po kieliszek sięga w niektórych momentach, przeważnie towarzyskich. Sam nie pił? Nie. W każdym nie ma żadnych świadectw tego. Znaczy można pomyśleć, że to służyło trochę jakby przygłuszaniu rzeczywistości. Narkotyki pewnie nie w tym celu, ale alkohol raczej tak. Jak pan powiedział o tym jego przeżyciu z teatrem, ja w trakcie tej lektury tak sobie przypominałem różne rzeczy, a szczególnie to, jak wiele było miażdżących, niszczących Witkacego recenzji. Ja sobie wtedy pomyślałem, panie Januszu, że żeby wytrzymać tak skomasowane ataki, to trzeba mieć jednocześnie końską naturę. Dziś jedna recenzja potrafi złamać artystę i on się rozsypuje. Taką ilość, jaką wsadzono Witkacemu, impertynencji, inwektyw, zjadliwych recenzji, napaści, agresji, to jest naprawdę rzadkość. Ale też on z wyjątkową zaciekłością też walczył. Tak, mogę powiedzieć tak, żaden twórca w dwudziestoleciu międzywojennym nie był atakowany z taką bezwzględnością jak on, zwłaszcza jeśli chodzi o jego premiery teatralne, których nie było wiele, no bo to było 18 inscenizacji, z wyjątkiem jednej, na dobrą sprawę, czyli Jana Macieja Karola w Ścieklicy, wszystkie zakończyły się niepowodzeniem i wszystkie wywołały niebywały atak krytyki. Rzadko zdarza się tak właśnie jednoznaczny w swoich ocenach frontalny atak krytyki na twórcę. On, jak wiemy, staje na tym udeptanym polu do walki. Uważa bowiem, że zadaniem autora jest odpowiadać krytyce. Każdemu. No i przez to się robi też jakieś szaleństwo. Tak. I walczy, jak wiemy, i traktuje to jako okazję do tego, żeby tym często, no co tu dużo mówić,
niedokształconym, prymitywnym recenzentom wytłumaczyć własne założenia. Korzysta z takiej każdej okazji, albowiem te polemiki ukazują się w dziennikach, co dzisiaj jest dla nas niewytłumaczalne, jakby to było dzisiaj możliwe. No wyobraźmy sobie, prawda, że autor odpowiada w 3 odcinkach na kilka zarzutów krytyki. Uważał, że jest człowiekiem walczącym i miał ten jeden cel, że ja muszę dążyć bez kompromisu do tego, co sobie wyznaczyłem. Czyli muszę w istotny sposób, tak jak mój ojciec, który też się przecież narażał swoimi atakami na krytykę, dążyć do tego, żeby stworzyć i sprawdzić swoją teorię sztuki. A on trochę się zachowuje jak prorok, który mówi do ciemnego luda. Oni niczego nie pojmują, nie rozumiem. Kolejny raz, setki razy wyjaśnia komu dobrą, a co jest tragiczne, on też musi wyjaśniać wielkim umysłom, Jerzykowskiemu, Bojowi, Chwistkowi czasem nawet. Tak, to była jak gdyby chyba jego najbardziej taka bolesna sprawa, że niektóre właśnie wielkie postacie naszej literatury, jak Jerzykowski, nie zrozumiał, czy też nie chciał zrozumieć do końca jego założeń. Traktując to jako w pewnym sensie teorię sztuki nonsensownej, bezsensownej, nie próbując do końca zgłębić, jakie są jego istotne założenia. Ale to wymagało w gruncie rzeczy wejścia w jego pewien system. Bo to jest jak gdyby przyczyna niejednokrotnie nieporozumień z krytyką. Że krytyka widziała to osobno, jako taką jedną sztuczkę, która w gruncie rzeczy nie wiadomo, o co mi chodzi, trochę bezsensowną i tak dalej. Tymczasem to jest właśnie element jego systemu. I on mówił, nasza krytyka jest niedokształcona filozoficznie, intelektualnie nie sprosta temu, co ja proponuję. Pokazuje właściwie nędzę tych recenzji, stanu umysłowego krytyki, nędzę taką przede wszystkim intelektualną. No tak, ale to my wiemy dziś, że to on miał rację i że to on wygrał. Tak, ale wówczas było jasne, że to on jest wariatem, szaleńcem i dewiantem. I z tym trzeba było żyć. I z tym trzeba było wytrwać. Tak. I tu ja mam tak, w tym momencie mam szapoba. To jest wielki facet. No tak, ale to trzeba mieć już wysoki poziom megalomanii, żeby to wytrzymać. Nie sądzisz? Albo wysoki poziom właściwie wyobrażenia o tym, co jest moim celem. Jeśli sobie postawiłem takie zadanie, które gdzieś wyrasta z mojej takiej wiedzy i przekonania o tym, czym jest sztuka, to niezależnie od tego, jakie spotykają mnie przykrości, zarzuty i tak dalej, muszę do tego dążyć. I chyba żaden twórca nie był tak wierny sobie jak on, bez kompromisu. Pamiętam takie zdanie, które jest w pana książce, kiedy ukazuje się jego główniak, czyli jakby jądro jego systemu filozoficznego, on pisze tak, przede wszystkim sprzedano 12 egzemplarzy, to coś znaczące wtedy. I on pisze tak, książka wyszła, ale pies jej nie przeczyta, bo to nudne jak cholera. Znaczy tak, on wie, że to jest nudne i to nie jest dla nikogo. Wie, że tylko 12 egzemplarzy, ale jednocześnie to trzeba było zrobić, tak? Tak. I co więcej, to jest jeden z najbardziej szczęśliwych momentów jego życia. Kiedy po co najmniej 5 redakcjach tego główniaka, on wreszcie, dzięki życzliwości jednej osoby, posła, Kazimierza Ducha, tak się nazywał, dostaje dotację, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, i ten główniak ukazuje się drukiem w 1935 roku. I on uważa, w tym momencie jak gdyby jestem spełniony, bo to, co jest moim pewnym istotnym elementem mego systemu całego, jaki tworzę, nareszcie jest dostępne. Każdy może się z tym zaznajomić. Inna sprawa, że przedarcie się przez ten system, czy przez tego główniaka, jest zadaniem nie lada. Ale właśnie on uważał, że przyczyną słabości zarówno polskiej kultury, jak i polskiej literatury, polskiej krytyki, jest ten lekceważący stosunek do intelektu. Że nikt u nas nie ma ochoty ani chęci do przeczytania dzieł filozoficznych, na przykład niemieckich.
przez które on przedzierał się z całym uporem, świadom tego, że to jest jakaś pożywka, którą trzeba przejść, żeby dorósł do swoich pewnych zadań. Intryguje mnie też stosunek Witkacego do przyjaciół, jego do nich. Ja odnoszę wrażenie, że przyjaciele oddali bardzo wiele serca Witkacemu. I mam takie brzydkie podejrzenie, że on im tego serca nie oddał w takim stopniu. Brutalnie z nimi zrywał, źle ich traktował, że to nie była symetria w tym wszystkim. Czasem był wspaniały. Pamiętam różne sceny, które pan przytacza, podawanie komuś mleka na stacji w czasie okupacji, ale to czasem mam wrażenie, że to wszystko było tak gest na zewnątrz. A tam, gdzie było głębokie zaangażowanie, to on się zachował wobec nich nieznośnie, jak kapryśne dziecko. Można odnieść takie wrażenie, kiedy się czyta ich wspomnienia, bo przede wszystkim on się ukazuje w tych rozmaitych relacjach osobowych jako nieraz właśnie człowiek postępujący no, tak nieodpowiedzialnie, że to, co oni traktowali jako przyjaźń, raptem zostaje ta przyjaźń zerwana i tak dalej. On stawiał bardzo wysokie wymagania, może nazbyt wysokie swoim przyjaciołom. Poddawał ich zresztą często próbie, nieraz trudnej i takiej właściwie no, zakrawającej o prowokację. Doświadczył tego m.in. Płomieński. Przyprowadzić 20 obcych osób do domu, kazać im wyżreć wszystko, co było i jeszcze w tym są jakieś prostytutki i wariaci, nie? Bardzo przyjemne i kumple mają się cieszyć. Tak, no to była oczywiście pewna strategia jego teatru życia, bo o tym mówimy. No. I nie każdy przyjmował tę rolę w jego teatrze życia, którym on był świetnym reżyserem, znakomitym aktorem, ale często jak gdyby prowokował otoczenie, jak gdyby chcąc sprawdzić to, co nazwał był tolerancją. No. W tym wypadku, o którym mówimy, to była kwestia poddania tego człowieka bardzo zamożnego, którego on, prawda, zaprosił. Czy jest to tylko kwestia snobizmu, czy jest tym kwestia jakiegoś szacunku? To tu jesteśmy na było źródło rzeczy. On wymagał bardzo wiele tolerancji wobec siebie i swoich wariackich pomysłów, a nie udzielał żadnego pola dla tolerancji dla swoich przyjaciół. Był bezwzględny, zgadzam się. No, czyli nie ma symetrii. Nie ma. Dlaczego? Ale z drugiej strony... Egoizm? Z drugiej strony, jeśli właśnie ktoś spełniał te kryteria i ta przyjaźń była głęboka, to nic go nie narażał na żadne niebezpieczeństwo. No? On często miał świadomość tego, że przyciąga ludzi, bo przyciągał ludzi, ale chciał sprawdzić, na ile jest to uczucie rzeczywiście prawdziwe, głębokie, gdzie można przyjacielowi zwierzyć się całkowicie. Taki przyjaciół miał wielu. Nigdy ich nie doświadczył w ten sposób, jak na przykład właśnie Płomińskiego. I ja się wcale nie dziwię, że Płomińskiego poddał pewnej próbie, bo w tym nie było symetrii. On dostrzegał to, co było niejednokrotnie snobizmem, chęcią przypodobania się, a nie prawdziwym uczuciem przyjaźni. Ponieważ a pan się przyjaźni 40 lat z Witkacem. Pan by wytrzymał tę przyjaźń? Albo czy on by wytrzymał przyjaźń z panem? Jak pan myśli? Ja sądzę, że chyba bym nie wytrzymał. To znaczy, że to są rzeczywiście takie relacje, które wymagają bardzo właściwie wielkiej wierności, tolerancji i świadomości tego, że mam do czynienia z kimś niezwykłym. I wtedy mogę przyjąć nawet najbardziej przykre z jego strony no, takie czy inne zachowania. To ja mam wrażenie, że relacja przyjaciół z Witkacym, albo jego z nimi, to była relacja trochę wampiryczna. On im wypijał krew. To był wampir, ja się z tym zgadzam. I rzeczywiście wampiryzował swoich przyjaciół, uważając, że daje im coś w zamian. Że jego osobowość, jego bogactwo intelektu, przeżyć, jakie im oferuje, w jakiejś mierze go usprawiedliwia. Jeszcze jedna kwestia mnie interesuje, bo ona nie weszła w trakcie, jakoś nie zaskoczyłem, a pewnie tam należało. Jesteśmy na froncie. Bitwa pod Stochodem.
Witkacy atakuje, jest ranny. Jest charakterystyczne, co on myśli o tej drugiej stronie. On myśli tak, to mój wybór jest właściwy, to ja walczę po właściwej stronie, czyli po rosyjskiej, a ci, którzy są po stronie austriackiej, chociaż też są Polakami, walczą po niewłaściwej. To oni są zdrajcy. Ja się w tym momencie zastanawiam nad świadomością polityczną Witkacego i system, czy on nie był mocno naiwny. Bo tam po drugiej stronie symbolicznie byśmy powiedzieli, tam jest Piłsudski, jego krewny, a on jest po tej. I to tak. Piłsudski nie ma racji, a ja mam rację i to oni są zdrajcy. Jak pan o tym myśli? To nie była tylko jego sprawa. Społeczeństwo polskie, trzeba pamiętać, było wtedy bardzo wyraźnie podzielone. Znaczna część uważała, że należy iść z Rosją przeciwko Niemcom, odwiecznemu wrogowi, tak jak on to zresztą pisze w liście do Malinowskiego, uważając, że cała wyprawa Piłsudskiego w 1914 roku jest naiwna, że to nie ma szans, że tym odwiecznym wrogiem są Niemcy. To bardzo wiele wtedy rozmaitych ludzi, i to z elity politycznej, kulturalnej, tak sądziło. Panie Januszu, ale mamy do czynienia z geniuszem. Dlaczego geniusz jest cymbałem politycznym? To nie jest kwestia tego, że on jest naiwny czy głupi. Prawda? Ja sądzę, że ten wybór stawał przed wieloma ludźmi. I tutaj nie jest to kwestią naiwności. Prawda? Być może dzisiaj, z tej perspektywy historycznej, kiedy jak wiemy, ostatecznie Piłsudski dokonał tego istotnego jak gdyby wyboru, to ta druga postawa może nam się wydać naiwną, świadomą, taką nieświadomą właściwie rolą sprzyjającą temu, co się stało potem, bo my na to patrzymy jednak z perspektywy historycznej, ale to trzeba oceniać wtedy w kontekście historycznym. To nie była jednostkowa postawa. A ponadto trzeba pamiętać, że on nie miał właściwie innego wyboru. Bo nie mógł wrócić ani do Zakopanego, ani do Warszawy. Był obywatelem rosyjskim, musiał jechać do tego Petersburga. Dlaczego nie mógł wrócić do Zakopanego? Co to sztuka przedostawania się przez granicę dla kogoś, kto przeżył rewolucję październikową? To taka trudna była? Miał obywatelstwo rosyjskie. Starał się, jak wiemy... Kupuje się papiery. Starał się o to w czasie pobytu w Australii. Chodził do konsulatu i austriackiego, i do konsulatu niemieckiego i mu tego odmówiono. Polscy bohaterowie, literacy mają kłopoty z zasadniczym, że przejechać rzeczkę, żeby się do powstania dostać, myślę o Mickiewiczu, prawda, żeby wrócić do Zakopanego. Tak, ale ja sądzę, że jego wybór był świadomy. To był wybór właśnie pewnej racji, czy pewnej opcji, która była dosyć powszechna. To nie było coś jednostkowego. Że ta tyrania, która go przeraziła, jest tą siłą, po której stronie należy być. Bo co, bo ona będzie nagle łaskawa i wskrzesi Polskę? Czy on w ogóle miał myślenie Polaka wtedy, panie Januszu? Były takie postawy. Uważano, że... Czy on był kosmopolitą, któremu jest to obojętne? Nie był kosmopolitą w tym wypadku. Opowiedział się bardzo wyraźnie po tej stronie, która uważała, że gdzieś to się wywodzi jednak z XIX wieku, że Słowianie powinni być razem. Aha. Tak, to jest pewna idea, która przecież gdzieś od czasu romantyzmu i nawet u naszego Mickiewicza też się ujawniła, że lepiej być razem niż z tym obcym, który zawsze był śmiertelnym wrogiem, jakimi byli Niemcy.